coraz więcej, to się mylicie, jesteście w błędzie. Ale nie chciałem popałta. Doskonale. To nie trwało tak długo, jak myślałem, że będzie trwało. Witamy z powrotem. Dajcie znać, czy żyjemy! Żyjemy doskonale. I chyba nawet z jakościami takimi jak trzeba. No dobra, supporty przeleciliśmy. Nie wiem, na ile przyciął bardzo mocno ten poprzedni. W dużym skrócie Fedorotka wykorzystała Kaspara do sprzątania, a potem umawiała się na jakąś randkę. A z supportów to tyle, więc chyba nikt nie ma piątego. Nie. Lecimy na misję! Bataliony ustawię w trakcie zostawiania się przed walką. Bo z tego co pamiętam się dało. A jak się nie dało, to będę sobie pluł w brodę i przeżyję bez gambitów. Pamiętacie tą bardzo fajną rzecz, którą zrobiła Sotej, że cofnęła nas w czasie? Teraz wraca to jako mechanika walki! Generalnie będziemy mogli się cofnąć o tyle, ile nam się żeby nie podoba w trakcie walki jak taką. Tylko mamy ograniczoną ilość takich cofnięć, to jest najważniejsze. Dobra, jednostki. Mam 9 jednostek i niestety... Od razu lepiej. Bataliony. Ty masz batalion, przynajmniej o tyle dobrze. I zawsze się gubię, jeżeli chodzi o... w ustawianie rzeczy. Bo to się robiło tak, że... Inwentory, batalion, ty masz batalion. Inwentory, batalion, ty nie masz batalionu, ale możemy ci przydzielić. Najlepiej jakiś magiczny. A żaden nie jest magiczny. Ja? Chyba nie wykupiłem w ogóle batalionów. Jeszcze nie odblokowałem batalionów. Czyli mam tylko jeden do przydzielenia, czy to po prostu dodatka miała tylko jeden? Ja zobaczymy. Bataliony. No, więcej już nie mam. Czy jeden ma Edelgard, jeden ma protagonistka i jeden będzie miała w dodatka. No dobra. Ciekawe, że to kwestia tego, że nie poszedłem po prostu do gildii batalionowej. Może. Dobra, to jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chciałem zrobić, to opowiedzieć chwilę o umiejętnościach. Każda umiejętność ma sobie jakieś tam bonusy specyficzne dla siebie, tak? Na przykład szkoląc się w mieczach mamy Sword Prowess, które daje szansę na trafienie, uniki i uniknięcie szansy krytycznej. Podobną umiejętność będziemy mieli praktycznie dla każdej jakiejś tam z tych podstawowych umiejętności, tak? Czyli tam magii, umiejętność posługiwania się bronią i tak dalej. Autorytet wpływa na to, jak silne są nasze gambity. Coś jeszcze? Reason, no to tak jak mówiłem. Patrzę, czy mam coś jeszcze, co byłoby takiego specyficznego. Ale chyba na razie nie. O umiejętnościach specyficznych dla danej postaci już mówiłem wcześniej. Poza dodatkowymi, ale nimi się na razie nie będę zajmował. Później będą ciekawsze umiejętności. Ważne jest to, że mamy takich slotów na umiejętności tylko 5, tak? Więc nie jest tak, że możemy sobie wrzucić ich w nieskończoność, tak? Musimy się zdecydować na to, co chcemy wybierać. Podobnie jest z kombatantami, że ich też mamy ograniczoną ilość. I na to też będziemy musieli zwracać uwagę.
Dobra, czy wystarczy mi... na wszelki wypadek skoczy na chwilę. Kupić dla Bernadette jeszcze jeden żelazny łuk. Wiecie, tak na wszelki wypadek. I jeden ceningowy, bo jest nieco lżejszy. Więc jest szansa, że będzie dublować rzeczy, których nie będzie dublowała żelaznym. A czy tak ktoś jeszcze potrzebuje? Ty masz dwa, więc nie potrzebujesz. Feltkowi się jeszcze jedną lansę kupi na wszelki wypadek. Każda sobie poradzi, Peta sobie powinna poradzić. Damy radę. No i dobra. Wydaje mi się, że to wszystko z takich ważnych rzeczy. Mapie się będę przeglądał w trakcie walki już jako takiej. Nie będę się jej przeglądał specjalnie przed walką. To nie jest jeszcze jedna z tych misji, gdzie początkowe rozstawienie na dużo wpłynie, więc... Naszym celem jest pokonać przywódcę przeciwników, Belef i Edelgard nie mogą polec w walce. Dawno się nie widzieliśmy, kolego. Edelgard daje nam dodatkową wskazówkę, że na zachodzie mamy dodatkową ścieżkę. Czy w niej skorzystamy, czy nie, to oczywiście jest pozostawione do naszego wyboru, tak? A jak wygląda sytuacja? Oni mają dość dużo zasięgu. Z czego podejrzewam, że znacząca część tego zasięgu jest łucznika, tak naprawdę. Bo ci atakujący wręcz mają zasięg tylko tutaj. Dodatka i tak nie sięgnie w tej chwili. Przecież to nie jest tak, że coś złego jej się stanie. 11, 11, 8... Może jej się coś złego stać. Zacznij. Najwyżej sobie bardzo szybko posłużymy. Też widzę, że możemy też zbejtować ich, żeby atakować w Beniego. Więc nie jest aż tak źle. Ja sobie miałem też dość ciekawą przypadłość niedawno, mianowicie, że jak oglądałem sobie konkretnie coś w telewizji internetowej, to trafił mi telewizor przeszedł. I nie mam pojęcia, czemu tak jest. Bel nie unika. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o cholery chodzi. Dobra, Edelgard ma 10 AP. Wszystko jest jak na lepszym porządku, spokojnie, wszystko wykalkulatorowane. Skoro skupili się na niej, to... Zjednijmy go magią. Czy ktoś jest w stanie... Lindgard na pewno może go osłabić. Ale niczym nie zdubluje, więc po prostu weźmy go, dziabnijmy. O, krytną. Nice, bardzo nice. Podoba mi się to. No przykro mi, jesteś w Akademii Wojskowej, nie wiem czego się spodziewałeś. Ja Edelgard wycofam, żeby przypadkiem jej się nie umarł z tego czy innego powodu. Ty pójdź bić łucznika może. Aczkolwiek nie wygląda to jakoś super. Zgaduję, że nie jesteś w stanie
A stalowym łukiem? Powinno do 7. Jak też poziom baterii? Nie miałem komunikatu, że jest za niski, więc chyba dobrze. A? Nie, odmawiam. Niech Sylwek zaatakuje. Najchętniej bym atakował kimś, kto ma mniej expa, żeby jakoś to w miarę wyrównać. Boże. Kaspar wciąż ma pierwszy. Pomocy. Dobra, i teraz generalnie możemy ruszać do przodu dalej. No i niech się ruszają. Skipniemy to sobie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na koniec przyszłej tury. On może dublować Ferdinanda. I tak czy siak będzie mógł go zaatakować. Znaczy, mogę to naprawić oczywiście w bardzo łatwy sposób. Wystawiając protagonistkę naprzód. Wtedy protagonistkę oberwie, jeżeli już. Protagonistka ma więcej obrony, więc może przyjmować na siebie te ciosy? Tylko powoli się i tak muszę przesuwać do przodu, tak? Jak to w miarę bezpiecznie zrobić? Bo boję się jakoś podchodzić do przodu, żeby oni mi kogoś nie zaciekali we trójkę. Więc chyba na razie po prostu spasuję resztę tej tury. Nie ma pośpiechu tak naprawdę, więc możemy zaczekać, aż ta runda się skończy i wtedy zobaczymy, co dalej. Jak wygląda sytuacja po tej turze? Protagonistka ma 11 HP, czyli relatywnie niewiele. Ale jednocześnie nie jest też to aż taka zła sytuacja, moim zdaniem. Zwłaszcza, że jego możemy... Nie, musimy z kombatata. Ale możemy go dać tutaj tak się. Fredek ma trzeci i też nie dostaje siły, bo po co? Dobra. Dodatka strzeje w piorunach i zabije złodzieja. Teraz to się to po kim ciachnie. Sylwek powinien być w stanie dobić, albo takim, albo kombatantem. Dobra, kolejna grupka z głowy. Powoli posuwamy się do przodu. Mamy w sumie jeszcze 4 chwile. Biorąc pod uwagę, że to nie jest już żadna tam testowa potyczka, tylko właściwa walka, to wolę, powiedzmy, nie ryzykować aż tak bardzo ze zużywaniem chwili na początku. Zwłaszcza, że jesteśmy jakby nie patrzeć się dopiero w okolicach mostu, tak? A wrogów jeszcze jest dość sporo. Chciałbym teraz generalnie przejść przez most i zacząć się jakoś odstawiać za tym mostem. Skorzystajmy z pasywnego leczenia Dorotki może. Czy ktoś jeszcze potrzebuje? Nie. Przesuńmy się do przodu. Protagonistka niech czeka, to gdzie czeka. Oni się będą dalej posuwać do przodu.
Ten mecz mi chyba aż tak nie grozi, z tego co pamiętam. Ile on ma zasięgu potencjalnie. Dotąd. Czyli jeżeli byśmy chcieli atakować tego zbója w mili, to nic nam się nie stanie. Pytanie jest, ile on ma zasięgu. On ma już więcej i atakuje po dwa razy w Kaspara chociażby. Więc to może być problem. Co na pewno mogę zrobić, to... Czyli go zbieramy. I teraz, żeby Fredrik walnął Tempest Lance. I teraz nawet jeżeli zdubluje Ferdynanda, to ten mag nie zaatakuje, więc wszystko jest ok. Protagonistka niech podejdzie, tu się wyleczyć za darmo. Edelgard niech podejdzie, Peta niech podejdzie. Możemy i tak zrobić, co nam szkodzi. Steam Silica 24 będzie jutro... Z tego co mówię, to tak. Dobra, Kaspar oberwie za 16 w sumie. Trochę poziom dostanie, nie będę narzekał. Będę narzekał na to, jak staty zostały rozdysponowane, ale... Na to się nic nie poradzi. Dobra. Zobaczmy. Max strzela za 8 z Nosferatu. A droga za ile? 9? 17. Dużo. Oszczędzam sobie odrobinę HP-ków. To na pewno. Najbliższą turę wszyscy przeżyją, niezależnie od tego, co będę kombinował tak naprawdę. Mógłbym podleczyć Kaspara po prostu, albo protagonistkę. I chyba podleczę Kaspara po prostu. Tak, żebym mógł teraz maga bić. Czy ja mogę? Nie, nie mogę zużyć w ten sposób na nich. A szkoda. Na Nosferatu ma ten bardzo nieprzyjemny trik, że leczy użytkownika. Więc to, że będziemy go bić w momencie, kiedy używa Nosferatu, trochę nas opóźnia, że tak tujmy. Dobra. Czy dodatka go dobijenia? Czyli się nie opłaca tak naprawdę. Ty nie zdążysz podejść. Ty raz walniesz Kaspara. Ty będziesz bił tutaj. Znaczy dodatka i tak niech podejdzie tutaj, żeby ich leczyć po prostu. Swoją pasywką. On bije za 7 za drogę, więc trochę wyjebka. Przeszedł tam w tym widać skrzynkę i z tego co pamiętam, to znaczy, że kiedy właśnie nas atakuje... on używa gambitu. Na szczęście nie trafił. W tamtej skrzynce, z tego co pamiętam, to przeciwnik, który właśnie nas atakował, ma do niku. A bardzo szybko spada. Dobra, to już nie jest pozycja, w której się czuję jakoś specjalnie komfortowo, bo oni mają dość sporo zasięgu na Kaspara. Więc zrobimy to tak.
加減すべきだ。なカスパまだまだ止まらねえぜ。Zdecydowanie czuję potrzebę, żeby Kaspar się wycofał. Pamiętajcie, jednostka dopki ma 1 HP, jest cały czas użyteczna. I tego się należy trzymać. Dopiero w momencie, kiedy straci wszystkie HP i użyteczność spada do zera. Pana mogę szybko podleczyć. Jak to tak UT? UT? Nie, że Undertale w sensie, prawda? What the fuck? Z tej strony! Nie widzę podobieństwa osobiście. A Peta dostała kluczek do skrzyni? Więc będzie mogła teraz podbić się i otworzyć. Generalnie warto jest pamiętać o tym, że skrzynki są powiedzmy przypisane do... Znaczy klucze są przypisane do postaci, tak? W sensie, że one są w czyimś tam ekwipunku. Więc to nie do końca jest tak, że możemy sobie tak po prostu wziąć i podejść dowolną postacią, tak? Musimy podejść konkretnie tą osobą, która klucz wzięła. Dodatkowo dała standera. Przestań bić mi dodatkę! Ty masz zasięg tutaj. Spoko. Możesz dodatkować sobie, co mi szkodzi. Nie? A nie? Bokinga sugita mitai ne. Jej! Część się daje, czy dodatka? Tak, już zużyła wszystkie użycia Tendela, więc jest w dużej mierze średnio użyteczna do końca walki. Gdzie się zadaje swoim mieczem w tym startowym? YOLO? Cześć, Krystian, co tam? Fajne zakupy. Takie nie za krótkie. No w sumie dosłownie powrócił Ktul. Nic. Postąpimy ze wskazówką Edelgard i część sił wyślemy na zachód. Teraz pójdzie Gambit, tym razem to nie trafi. Yep. Gambit trochę trafił w jednostkę, która stała za Edelgard, więc ona też będzie ograniczona ruchowo na jakiś czas. A, dobra. Podaj ci go strzał z magii. Fajnie, zadaj więcej. Ty pewnie nie dasz rady go zmierzyć na... A, da radę. Bardzo ładnie. Wow. No cóż mogę rzec, Krystian. Wszyscy cię tam już znają jako naczelnego Piusa, jak rozumiem. Dobra, dodatka teraz robi tylko i wyłącznie za przynośną apteczkę. Niestety. Nie ma za co, Krystian. Nie ma za co. Double hit. Nice. Bardzo nice. Ty idziesz po skrzynkę. Otwieraj. Amazing chest ahead i w ogóle.
Tego dobijesz. A jak nie, to umrzesz. Wiedział, co dla niego dobre. Edelgard i Sylvan się nie mogą ruszać przez Gambit z poprzedniej tury. Dobra, ten zaraz mam łucznika. Teoretycznie... stoją no dwie kratki, więc jakbyśmy się bardzo uparli, to... Reinhardt byłby w stanie się nim zająć. Podkreślenie tego, że jakbyśmy się nim bardzo uparli. 12 litrów meka w kartonach, absolutny szaleniec. Okej, czemu ja chciałem ją posłać tak daleko? What the fuck? Pijany czy niespiany pijaństwa? Jak działa ten gambit? Jak będę miał okazję, to zademonstruję. Bo to też zależy od tego, jaki gambit jest wykorzystywany. Generalnie jest to taki atak specjalny z wykorzystaniem najemników, który nie powoduje kontrataku i który ogranicza poruszanie się przeciwnika w następnej turze. Reinhardt, powiedz mi jedną rzecz, proszę. To się kompletnie nie opłaca. Więc chyba lepiej będzie po prostu wysłać ich tam, żeby się zajęli osobiście tym łucznikiem. Dodatkowo podejśle 3 feltka. Ty tam też powoli zmierza w ich stronę. Tutaj cały wężek się ustawił. Najlepszy gambit w szachach, polecam. Zwłaszcza kiedy szachy są takie małe, że potem nie możesz ich znaleźć pozwanych po podłodze. Najlepszy gambit, przysięgam. Sześć obrażeń to nie tak dużo. Ale przecież powiedziałem, what the fuck. Zademonstrowałbym tutaj, ale nie opłacać na takiego zwykłego łucznika, więc... Christian, plus. Ogarnij dupę. Boję się, dokąd to będzie zmierzać. Czy dodatka ma kogoś do podleczenia? Nie. Dwa razy w Kaspara. Co mi się nie podoba, ale z drugiej strony to przeżyję. Jak daleko mogę podejść, żeby jeszcze... powiedzmy tylko je kupili. Tu jest szansa, że go nie trafią. Mała, ale jest. Strzelaj. Au. Belni. Proszę, nie. Nie umieraj, Belni. Wykorzystujmy leczenie, ile w lesie. Na ile Belni teraz strzela? 16? Albo 13? To jest zawsze ryzyko, że nie trafię. Bardzo frustrujące ryzyko. Bo niby 87% to dużo, a z drugiej strony szansa na to, że nie wejdzie, jest też zaskakująco wysoka. Dlatego wolę po prostu zrobić to tak. Teraz ma 100% szansę, że wejdzie. Na co ja wydałem stówę? Nie wiem, ty im powiedz, na co wydałeś stówę. Siła u Belniego, jak zawsze w formie.
zobaczę, jak mnie trafi pewnego dnia. Kasper nie dobiegnie, więc dajesz sylwek. Błagam teraz. Dziękuję. Kasper niech podejdzie kawałek. Makro na szczęście aż tak dużo nie zadaje. Będzie trochę większy problem, żeby się nim zająć jako tako. Ale to inna sprawa. Boss się nie rusza generalnie. Zazwyczaj jest tak, że bossowie stoją na swoim miejscu i... nic nie robią, więc przynajmniej o tyle dobrze. Możemy sobie poczekać tak naprawdę ze wszystkim, aż on stwierdzi, że no dobra. Czas dać się zabić. Nie wiem, kto na to wpadł, ale ja nie będę narzekał. A to nie. Ale ze stalowego jak najbardziej. Kaszot ma o jeden więcej zasięgu niż każdy normalny czar, więc... jest to dobry sposób, żeby powiedzmy unikać kontry w jakiś na sposób. Kasper bija trzeci. Statystyk dostał tyle, co kot napłakał. Nie, żeby to było coś specjalnie zaskakującego. Masterowanie klasa Inurite. Znaczy generalnie... masterowanie klas na hardzie ma ten problem, że... czasem na to zwyczajnie nie ma. A przypomnij mi, Linhart, proszę, ile ty masz... dużo masz jeszcze czarnej magii. Zdaje twój gambit? 8. Nie ma ich poziom dla dodatki. Wszystko zgodnie z planem. No i dobra, teraz już tak naprawdę możemy się bawić w otoczeniu bossa, jeżeli nam na tym zależy. Nie pamiętam, czy to jest tak, że jeżeli zaatakujemy bossa, to on się może normalnie ruszać, czy nie. W każdym razie, właśnie całej tej reszty po lewej już nie chcę stąd ruszać. Bo jedyne, kim chcę atakować, to postaciami zasięgowymi, czy tej Linhartem plus... Benedetto. Więc mogę jeszcze co najwyżej o tak zrobić. Niech tylko Bernie podejdzie. Za 12. Zawsze coś. Za 11. Minka dwie trzeci. Potencjalnie jestem w stanie go robić fetkiem. Ja chyba tak zrobię. Bo narał. Hejter. A właśnie. Co tam? Hek. Spole, żeś się przypomniał. Scenariusz ukończony. Jak już mówię, nie mamy jakichś specjalnych bonusów za to, że kończymy misję wcześniej bądź później. Fredek dostał MVP. MVP generalnie dostaje też bonus do motywacji na najbliższy dzień. Jak tak? Aż ta motywacja nie wygasa, żeby nie było, tak? Pozwolę sobie tutaj na dzisiaj skończyć. Scenkę fabularną jeszcze sobie zrobimy przy następnej możliwej okazji. Także dzięki za przybycie i do następnego razu. Trzymajcie się, po. Cześć.